Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem i dziś myślę, że tak dla odmiany, bo dawno nie było, wykonamy sobie kłaściwo, dokładnie na nasz level. Więc myślę, że będzie to w miarę taka spoko ilość expa, jak dla nas. I teraz tak, a nie, gdzie ja w ogóle pędzę? Idziemy do Sinis. Gdzie była Sinis? Chyba w porcie Tuzmera. Więc dzisiaj tak na chillu sobie to zrobimy. No i już oczywiście wiem, że na dwa najbliższe dni muszę wam nagrać odcinki z wyprzedzeniem. W ogóle sorry za dzisiejsze opóźnienie. Ale nie wyrobiłem się, bo jak zacząłem sobie robić na dzisiaj obiad, to stwierdziłem, a czemu by nie, przygotuję 1,5 kg kurczaka, żeby mieć do pracy na najbliższe dwa dni, bo oczywiście najbliższe dwa dni spędzam w pracy i to jeszcze w dodatku 12-godzinne zmiany od 7:30 w oba dni, wtorek, środa, więc to wydłużenie tego gotowania plus to, że miałem ucznia dzisiaj na korepetycję, to tak sprawiło, że opóźniłem to trochę po prostu, ale damy radę. Zbieramy wiadomości o rodzinie D. Kim jest D? Pierwsze słyszę. No, tak czy siak. Mamy dzisiejszy odcinek i na pewno dwa do przodu muszę nagrać. To jest pewniaczek. Kaletnik Jędrzej. Gdzie jest D? Tu jest D. Dom Sinis. Świeże i soczyste owoce, panie i panowie. Dobra, witaj D. Oczywiście, że już ktoś jeździ za oknem. Pomyśl nad rozmową z D, postaraj się podjąć odpowiednie działania, czyli Regi. To zastanawiające. Tu jest tyle opcji dialogowych, a ja naprawdę nie chcę tego wszystkiego czytać. Dałem trzecią opcję dialogową. Nie chcę wszystkiego czytać, bo przecież by mi godzinę zajęło robienie tego questa. Dobra, działamy dalej. Rimiera Namianashi? Namianashi? No jak chciałem Namianashi? Kurde, ej, pierwsze słyszę tę nazwę. W sensie ja na pewno ten quest kiedyś robiłem na głównej postaci czy gdzieś tam, ale kurde, niciula teraz nie kojarzę tego. Tej postaci. Rimiera. Wychodziłoby na to, że w siole będzie. Mam nadzieję. A, no, z opisu questa też by tak wynikało, wiecie. O, ulepszony. Ulepszona legenda. Najsik. Dobra. Jest dom Namianashi. Idziemy do domu Namianashi. I jakoś to będzie. No więc tak spokojnie mi sobie żyćko mija. Dzisiaj od samego rana na nogach. Ale spokojnie, siłownie zaliczyłem chociaż. Więc chociaż tyle. Uff, już myślałem, że tutaj też będzie tyle opcji dialogowych do wyboru. Difton. Difton, jakoś mi to Wifona przypomina z nazwy. Wifon, zupki chińskie. Robione w Radomiu. Szkielety, muszę zabić 20 szkieletów. Na własnej skórze się przekonaj. Ale jakie ja mam szkielety zabić? Bo w sumie to mogą być te zwykłe szkielety, ale to w sumie trochę wcześnie nabicie szkieletów. 90 któryś poziom one mają. W sensie dam radę. Nie wszystkim, ale dam radę. Dziwne. No ale dobra, ja to myślałem, że to będzie jakiś ten, chociaż tepnę jakąś mapkę konkretną. Ej, dobra, no to zaczniemy tutaj. Szkielet rycerza. I to nam wszystko wyjaśni, ale myślę, że to o te szkielety chodzi. Dokładnie. Właśnie, z nich fajne unikaty dropiły i na nich się trochę zarobi. No, ale dobra. Dwóch szkieletów wolałbym, w sensie dwóch łuczników wolałbym nie ryzykować.
Bo już tutaj jest ciężko. A czy my mamy jakieś błogo w ogóle? Mamy. Zawsze coś błogo da. No, jest różnica. Tak, nie widzę różnicy z błogo czy bez błogo. Tutaj. To jest mój ulubiony w ogóle szkielet, Szkarłatny Rycerz. Nie wiem, czy to normalne mieć w grze ulubionego szkieleta. Ale no. Tak czy siak buja. Dobra, tych też rozwalimy. Co się będziemy? Tu mamy, o, ładną grupkę tutaj mamy. Szybko pójdzie, bardzo sprawnie, bardzo fajnie. Szkielety nie są takie znowu mocne. Tego sobie dziabnijmy. Tutaj nas do szkieletów prowadzi. No ale my tu mamy szkielety i czemu nas prowadzi gdzie indziej do innych szkieletów? No cóż. There is not lekko. Sorry, że jestem tak cicho, ale skupić się nie mogę, w sensie skupić. Trochę jestem już wypompowany. Zaliczyłem dzisiaj siłownię, robiłem dzisiaj porządki, prowadziłem dzisiaj lekcje, kurde. Tyle rzeczy, co ja dzisiaj robiłem. Plus wizja tego, że jutro mam 12 do przepracowania i to jeszcze... kurde, od 7:30, czyli przed 7 muszę już wyjechać do pracy. Troszkę boli. Troszkę boli, ale no cóż. Będzie za co żyć, będzie za co żyć. No, z automatu prawy przycisk poszedł. Ile audiencji nam się marzy? 200 koła. Czterysta koła. Ja pierdzielę, 400 koła, no chyba ich pogrzało. Bida, bida w kraju, bida w kraju, normalnie obraz biedy z nędzą, tak? Ale ładnie mi się to ułożyło, ach. Hehe. No, także ten, dzisiaj taki bardzo spokojny odcineczek, ale z pracy jestem bardzo zadowolony. Jestem doradcą klienta i naprawdę jest fajnie. Jest fajnie, to może i 12 godzin na nogach z dwiema 15-minutowymi przerwami, więc bardzo krótkimi. Ale wystarczająco są te przerwy, żeby się tam najeść, powiedzmy, na kolejne części dnia, etapy. I mam dużą satysfakcję bardzo z kontaktu z klientami. Jest naprawdę fajnie, bo jakoś, nie wiem, daje mi to pozytywnego kopa. Każdy obsłużony klient, każdy, któremu coś tam doradzę i tak dalej, z którym coś tam się pogada, czasem się pośmieszkuje. Jest super. Dziwne, w melodii jest jakiś dziwny szum i tak się zastanawiałem, czy to mi laptop zaczął szumieć. Ale nie, nie zaczął. Więc bardzo dobrze. W sumie już się nie mogę doczekać piratów. W sumie szkielety też są fajnym ekspowiskiem. Dobra, lekarz z Nidhal. Aby wybrał się ze mną do Tuzmer, no to musimy się depnąć do Nidhal. Czy my mamy jakiś... Nie mamy tepa do Nidhal. No. W ogóle Mirven Isadur, nie wiem czemu, ale... Oni dali to w aktualnościach, tep do Mirven Isadur. I tak się w sumie zastanawiam, czy coś się dzieje z Mirven Isadur? Chyba nie. No ale dobra, no. Tędy się tepniemy i będzie z głowy. Chciałbym się teleportować jak najbardziej, pomidorek. No ładuj się. I Nidhal. Wybrał się z tobą do Tuzmer. No nie wiem, czy się wybierze. Kurde, dużo questów mam do zrobienia, bo teraz głównie jak już coś robiłem na tej postaci, to expiłem. No ale trudno. Jakoś to będzie. Kupię tytoń. Przedam tytoń. Tylko nie na tym świecie. Doktorze, potrzebuję twojej pomocy. Zbierz informacje o przebiegu choroby od Sinis. Ja pierdzielę, ludzie.
Ile ja tepów wywalę na to? No ale dobra, wiecie co, po coś te tepy są. Więc przynajmniej tyle, że będą miały jakieś zastosowanie. Tutaj. Właśnie, przecież ja cały czas, ale to nie ta postka nawet, ale mam cały czas przygotowane przecież rzeczy do daily questów na głównej postaci na Zemynie, więc dałoby się to zrobić. To nie za grzyby, co? Przecież nie ma teraz chyba grzybobrania, czy jest grzybobranie? Nie ma grzybobrania. What the fuck? Ale dobra, opisz doktorowi chorobę D. Chętnie bym opisał mu teleport do Nihal. Ale niestety. Dupa i kamieni kupa. Ten oczywiście dalej na nas czeka pancerz. Przekonamy się, czy się przyda. Właśnie. Jest szansa, że my tym kościwem dobijemy level. Patrząc na to, że dość niewiele nam brakuje do poziomu. 770k to jest prawie nic. Przy tym, ile się z questów dostaje expa, więc... Kto wie, może level upik dzisiaj wejdzie na 79. Fajnie by było. Bo dawno ta postać nie levelowała, mi się wydaje. Nic ciekawego się na tej postaci dawno nie działo. A zdałoby się ją odżywić. O nie. Trzeba dobry przebieg choroby dać. I ja jestem na to na szczęście przygotowany. To będzie ta. Naciskamy na to. Dawajcie, naciskamy. No dobra. Naciskaliśmy i dało nam to tyle co nic. Idziemy do Sinis powiedzieć, że dało nam to tyle co nic. Właśnie, bo tutaj mam coś, co się dzieje. A, jeśli wybierzemy zły dialog, to musimy wracać do Sinis, dowiedzieć się na nowo i wtedy działać dalej. A jak nie, to jest fajnie. Właśnie, mam nadzieję, że mi się to złoto zwróci, bo 400 koła wywaliłem na tego questa, kurde. Bez przesady, szanujmy się. Nie po to przed chwilą wyciągnąłem 500 000 z aukcji, żeby teraz większość z tego mi zarąbali. Przyjrzyj się chłopcu. Dobra, pobawimy się w księdza, moi drodzy, teraz. Idziemy przyjrzeć się chłopcu. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tego pięknego badania. Kupię grzyby! Ej, może serio jest grzybobranie, ale tak wydaje mi się, że nie było nic z tego. Idź do Robertsa do portu i wyciągnij z niego informację. Ej, serio? Jest grzybobranie czy coś? I kompletnie nic mi nie wiadomo na ten temat. Ciemności jądro. Biedna ciemność. Dobra. Mamy Robertsa. I to pijanego jeszcze. Przeklęta wyspa, uwaga. Czaroznawstwo. Mag, jeden z mistrzów. Estoteles. Gdzie był Estoteles? Gdzie był Estoteles? Powiedzcie, że w Tuzmer. Albo porcie Tuzmer, wszystko jedno, ale żeby to nie było gdzieś daleko. Estoteles. No bo magowie i to tacy mocni, to są jeszcze ewentualnie w Tchuzal. Please tell me why and nothing but a heartache. Czy my mamy teleport do Tchuzal w razie czego? A nie mamy. Coś nam gdzieś, nice. Ale czy my mamy ewentualnie wyrobiony teleport do Tchuzal?
Przekonajmy się. Bo nie pamiętam szczerze, czy wyrabiałem. Wydaje mi się, że wyrabiałem. Albo przynajmniej miałem w planach. Albo byłem w trakcie. Mamy! Mamy to mordeczki. Matko, gdzie nas to prowadzi? To jest. Nie no, jak ja nie lubię tak na ciemno, to w ciemno tego słuchać, szukać w ogóle. To jest masakra. Okej, dobra. Wiem, gdzie to jest. To będzie przykre info. Gdyż jest to na rytmapce. Więc czeka nas spacerek. Czeka nas spacerek, moi drodzy. Spacerek w stronę Harpi, do Mrocznego Przesmyku. Rzeczywiście tam jest Estoteles, teraz to już wszystko wiem. Jeszcze widzę, że tutaj mają opa na skałach mroźnych śpiewów, więc możliwe, że ściągną ludzi tam. Tędy bliżej? Przekonajmy się. Może przeżyjemy nawet. A jak nie, to trudno. Życie jak jajko jest. Znosić trzeba je. Kościół ma 60 poziom. Więc w sumie bardziej on będzie strał przede mną niż ja przed nim. A to duży plus. Bo nie będzie mi problemu robił. Ale ja go też nie chcę straszyć. Więc mam nadzieję, że on się nie zesra. Patrzcie, jak biegnie w ogóle. A, dobra. Myślę, że już mu ciśnienie spadło. Wiecie, co innego tak śmieszkować sobie z tego, że się ludzie tak boją. A co innego rzeczywiście mieć kogoś, kto tak psuje, kurde, rozgrywkę. To kto po prostu zaciukacie. Jakiś to poziom, 102. Ciekawe, czy skręca za mną. Na razie nic nie widać. Dobra, odpuścił sobie. Zresztą biegną ludzie przecież na tego, na opa. Chociaż jemu akurat to nie będzie potrzebne. 102, za duża przewaga. Do 64. No cóż no. Nie nadam się. Groźnego lwa. O, ja cię. I my tam jeszcze nie musieli wracać, czejcie. Dobra, dziabnijmy sobie po drodze paru tutaj kostków. Bo tak. O matko, nie. Zaczęła mi uchodzić po głowie ta piosenka, która... którą wszyscy teraz srają, jak co roku we wrześniu. Heather, czy coś takiego. I still remember the 1st of December. Your mama just live in Alabama. Czy coś. Jakoś tak. Okej, okay, czyli teraz mamy na farcie bić sobie kotki, aż coś wypadnie. A mało jest tych groźnych lwów tutaj, więc na dobrą sprawę to może troszkę potrwać. Proszę, daj mi kiełki. Dawaj kiełki. Dawaj. Dupa. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba, bo może mi to zająć kupę czasu. A my tej kupy byśmy nie chcieli. Prawda? Prawda. Pazury. No prawie to, czego potrzebuję, słuchajcie. Prawie to, czego potrzebuję. Tutaj mam piątki, czyli rzeczywiście musiałaby mi prawie połowa życia zejść, żeby miało sens tego użyć. Ale tutaj śmiało. Ja wiem, że troszkę ten... troszkę niepotrzebnie te szkielety bije, bo mi to wydłuża trochę tego questa, ale nie mogę się powstrzymać, jak ich widzę.
Skóra, no prawie. Słuchajcie, prawie to, czego potrzebuję. Niemalże jeden do jednego to. A, właśnie, miejsce mi się kończy. To też warto mieć na uwadze. Zapewne. No, dawaj, dawaj. Go get them tiger, czy coś. Dawaj, o, wy, was jest dwóch. Na pewno mi dacie. Prawie. No ale cóż, no, do 20 razy sztuka, prawda? Kiedyś w końcu wydropią, no przecież. Tyton 1M. Fajnie, że tyton 1M. Czyli podnieśli rzeczywiście akcyzę za tytonik, tak? Jak po 1M. Dobra. Tygrysy mnie nie interera. To musi być groźny kotek. Tutaj nie ma groźnego kotka. To mało tych groźnych lwów na to. Ja tak bez końca teraz mogę łazić. I dupa będzie, a nie. No dobra, no. Połazimy, poekspimy chwilę. W tym czasie one się zrespią. Na to liczę przynajmniej. A jak się zrespią, to ich zamordujemy z zimną krwią, co nie? Tak tylko troszeczkę ich zamordujemy, żeby postraszyć. Zapobiegawczo. Dawaj. Jesteś moją ostatnią nadzieją. Dawaj. Panie premierze, jak żyć? Poważne pytanie. Dwa miejsca w ekwipunku zostały. A kłów dalej nie widać. Troszkę mi przykro z tego powodu. No ale co poradzę, no. Co poradzić mogę na to? No już mi coś przyblokowało postać. Ej, no dupa, no. I co, ja mam teraz tyle czekać czasu? Gdzie jest reszta lwów? Były jeszcze jakieś inne lwy chyba koło mumii, ale to się nie będzie liczyć, bo to nie są dokładnie te. To nie są groźne lwy, to łagodne lwy, tak? Dziesięć tysięcy lat później. Szukamy dalej, czekamy dalej w sumie. No bo nie mamy przecież innych lwów, prawda? Były tygrysy. Były szakale. Nie kojarzę, żeby gdzieś jeszcze były lwy. Ale dobra, co poradzić mogę na to? Że questik przyszedł właśnie dziś. No i takie sztuczne przedłużanie, patrzcie, co nie, no. Bo sobie wymyśli, a nie damy lwów, ha. Damy questa na lwy, ale nie damy kłów. Mwahahaha. Bad boys. Dobra, wywalimy to gówno. To jeszcze nie wiem, czy wywalimy. Bo są fajne itemki z ośmiorni z kałamarnic. I tak myślałem nad tym, żeby sobie jakieś skraftować, dlatego byłem przez chwilę tam. Ale tylko tyle wydropiłem, więc w sumie szału nie ma, dupy nie urywa, prawda? Jeszcze? To my możemy teraz wywalić. Skórę wywalimy. Raczej przez jakiś czas nie będzie mnie obchodziło nic z tej skóry. Co następne wywalamy? Pazurki. Nie przydadzą mi się. Dobra. Wracamy. Zobaczymy, co będzie. Jak ich jeszcze nie będzie, to po prostu zrobimy cięcie i tyle, no. Co poradzę? Nic nie poradzę.
Virgil rzucił zdjęcie na Discorda. Okej, okay. To fajnie. I teraz tak w ogóle. Estoteles, przynosimy Quilva. Potem do Dee, potem do Sinis i tyle. Więc prosta robota nam została. A kotków dalej ja nie widzę ani słychu. No pokażcie kotki, jakie macie środki. Bardzo słabo, naprawdę. Ja tu serio chyba zrobię cięcie, bo widzę, że dalej nic z tego nie ma. A jak nic z tego nie ma, no to nie będziemy tak stać i czekać, co nie? Jak debile. Więc ZW. Słuchajcie, mordeczki, koty zaczęły się już respić. Zaczęły się respić, co prawda tutaj mamy lwice, ale jak już zaczęły się powoli respić, to znaczy, że zaraz będą się respić inne koty. Cała reszta, na przykład on. Czyli Andrzejek. O weź, daj ta coś. Panie, daj pan. Mam chorą córkę. O. Pierdziele, no. Ile można czekać? Dawaj te pazury. Kły. Nie pazury, nie dawaj pazurów, dawaj kły. Ile można? Dupa trochę, no naprawdę dupa. Bo teraz się okaże, że w ogóle mi tych kiełków nie odda. Ja naprawdę nie chcę nic więcej od was, no. Nawet doskonałej skóry mi nie dawajcie. Dajcie mi kły. Czy to tak wiele? I tak was zabiję. Wyciąłbym wam te kiełki, no. No ale cóż. No dawaj te kliska, bo ci je wyrwę za żywca jeszcze. No. Dej mam chorą córkę, no. Wystarczyło ładnie poprosić, co nie? No dobra, no to w końcu, jak mamy kiełki, to możemy lecieć do Ytychynan. Bardzo ładne miasto, Ytychynan. I tam w końcu domknąć tego questa. Ja pierdzielę, ile można było czekać, no? Przecież byśmy tak bez końca byli. O, nie nas tak na suchody mali. Ale teraz już jestem pewny, że expa dobiję, bo tyle co ja tutaj tego zrobiłem. To jest wauci. O, tysiączniki ktoś rozsadza. Już nie mogę się doczekać Halloween, by the way. Za 2 tygodnie powinno być. Dokładniej powinno być za 19 dni. Za 19 dni powinno być. Naprawdę, pogotowie teraz będzie jechać. Za 19 dni powinno być, więc nastawiam się pozytywnie. Bo zazwyczaj tak koło 21 się zaczyna evencik. A ja kocham Halloween po prostu. To w ogóle mój ulubiony event w Margonem. Tak samo jak to, że ten 100-levelowy mag idzie chyba tam, gdzie ja. Nie musisz tam iść, kolego. Dobrze, że się zatrzymałeś. Jeszcze bym się zestresował. Ja się nie lubię stresować. Jesteśmy tak blisko zakończenia questa. Dokończmy go, please. 52, no to spoko. To niech sobie żyje. Nie mam nic do niego. Żadnego problemu. O, się zestresował chłopak. O, się zestresował chłopak. Ja już poczułem po prostu u niego to podniesienie ciśnienia. Ale no, wiecie, mam to samo jak widzę takich graczy mocniejszych. Bo wiem, jacy oni są po prostu. Chociaż jakiś czas temu też mi się zdarzyło odnaleźć takiego gracza w Alcatri, więc już tam nawet zaczynają się tacy, którzy dla fanu sobie killują. 2 razy słabszych graczy. I mnie tam skillał gościu 50 leveli mocniejszy, to...
robisz. Fajnie, że takie powiadomionko dają. Bo przynajmniej wiecie, co się dzieje. Ja pamiętam czasy, jak się tak potrafiły po prostu dublować te przedmioty tutaj i się nakładały na siebie czasem. Potrafiłem mieć rekordowo chyba całą linię albo i dwie wypchane tak nadmiernie. Więc no. Ale to kłaściwa tak dopychają, co nie? I mimo wszystko, żeby kontynuować questy, to oni i tak wpychają wam to na ekwipunek, na miejsca, których nie macie. Dobra, idziemy powiedzieć Sinis, że właśnie zatruliśmy jej syna. Że właśnie daliśmy mu sok pomarańczowy z cyjankiem. Bo podobno pomaga bardzo dobrze na chorobę. To chyba dobrze, co nie? Sinis! Mój syn! On! Wstawaj, zesrałaś się. Dobiega końca, no nie. Już nie będę błogosławiony. Uwaga! I... Level up! 79 poziom! Wpis duch honoru, mało horroru. Leczek! O tak, oj leczek się przyda. O jak dobrze! I co my tu mamy? Unibudki! Na 78 poziom i uwaga! Niestety, ale nie są dedykowane magowi, przez co absorpcja spadła. Więc wiecie co, ja ich na razie nie będę wywalał i niszczył. Ja je sobie odłożę w gotowości. Żeby po prostu sobie potem wymienić. Wymienić je na... w sensie no, albo je założyć, albo znajdę lepsze po prostu i tyle. Tymczasem, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Troszkę było cicho, spokojnie, ale myślę, że i takie są spoko. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. Przypominam, że w opisie filmiku macie link do mojego Discorda, gdzie możemy sobie razem pograć, pogadać, pośmieszkować i tak dalej, i tak dalej. To tyle na dziś, cześć.